Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Don't Starve Hamlet. Moi drodzy, wracamy do mojej starej, poczciwej idei, żeby prezentować wam tudusy, więc lecimy z tudusami na ekranie również, szybciutko przez nie przelecimy, czyli najważniejsze dzisiaj będzie to, żeby pójść po pokrzywy. To mi się wydaje, tego trzeba będzie zacząć, pójść po te pokrzywy, do tego również zbudować drugi telipad po drugiej stronie, znaczy nie wiem, czy po tej stronie chyba, tak, żeby mieć te telipady, używać parasolki, żeby się ładnie przemieszczać pomiędzy i prawdopodobnie też poeksplorować te dżungle, żeby tam pozbierać różne fajne rzeczy, może zajść do jakiejś podziemi, żeby postarać się znaleźć czerwony klejnot, bo to jest jedna z rzeczy, które tam są dalej wypisane jako najważniejsze, ale też będę chciał zrobić coś takiego jak bumerang, żeby, kurczę, trochę pomęczyć niebieskie gołębie, żeby wypadły z nich piórka, a z tych piórek w przyszłości mit efigi. I również dodatkowo jeszcze tam chyba sobie zapiszę, że farmy są do zrobienia, żeby chociaż mieć możliwości, żeby kupować specjalne nasionka, po prostu żeby mieć możliwość na przykład sobie te pomegranate przygotować, które fajnie leczy, czy dragon fruit na dragon pie'a, tak? Takie rzeczy, żeby być, mieć zabezpieczone na kryzys, prawda? Więc to na dzień dobry i dziękuję wam bardzo za wyjaśnienie mi, o co chodzi z tymi dziwnymi monstrami, które tu będą biegać. Myślę, że one powinny nam się w sumie nawet bardziej przydać, chociaż jest ich tu strasznie dużo. Sęk w tym, że naprawdę ich mega dużo wyłazi, ale może nam się to przydać ze względu na fakt, że może pozabiję niektórych strażników. Więc akurat przy okazji pozbieram sobie coś innego jeszcze. Dobra, na razie, o, sporo tutaj ich jest. Mówicie, że teoretycznie nie muszę się tym przejmować, one sobie z czasem i tak pójdą. Znikną, mogę, ale to jest w sumie, one zarażają inne, tak mi się wydaje, że zarażają też inne... jak one się nazywają, drzewa, ale myślę, że jak je pozbieram, to też mogę pozasadzać i jest szansa, że będą, że po tym zasadzaniu będą trochę jakby się uspokoją, ale to jest gdybanie, bo to jest mały procent na to, że to się uda. No właśnie, ten też cały czas obrywam. Aha, ja cały czas mam na sobie Weevil Mantle, który jest mniejszy w obronie, ale z drugiej strony, wiecie, no mnie to nie przeszkadza mi to. Jak oni tam żyją całkiem nieźle. Koniec? Nie, cały czas są, będą pewnie cały czas spawnować te kasztaniaki. Teoretycznie można by sobie poradzić z nimi w taki sposób, żeby po prostu pójść. Pójść w diabły i to powinno też z czasem poradzić, dać radę. Dobra, niech też sobie sami się męczą, czy ja będę im pomagał. W sumie jest ich mega dużo tutaj. Aha, też zaatakował mnie ten dręcie, zaatakował mnie strażnik. Dobre pytanie, nie mam pojęcia. Na razie nie chcą jeść, znaczy widzicie, bo mam tych... Teraz mam tego sporo, bo chciałem też zrzucić to tutaj do ciebie, gdybyśmy szli gdzieś wieczorem na jakąś imprezkę. Atakuje mnie jednak to dziadostwo. Dobra. Okej, okay, patrzę, 59%, damy radę. Dobra, moi drodzy, zatem... idziemy inicjować różne tam akcje. Oczywiście tutaj sobie wrzucę to, skoro już zebrałem. Mam to tutaj, więc to się też przyda. Mogę też posadzić dzięki temu drzewka. Mówicie, że one się pojawiły dlatego, że ścinałem dużo drzew i po prostu to jest rodzaj drzewca, więc nie mam się co jakby przyjmować tym za bardzo. Humid season jest gdzieś w środku, czyli jeszcze nie ma, to jeszcze nie jest ten moment, kiedy będzie niebezpiecznie, także spoko. To mi się trochę psuje. Tam mam trochę tych lasek może do wzięcia też przy okazji. Tu mam już dwie laski zrobione. Jak to brzmi w ogóle? Ale faktycznie tak jest. My się wydaje. Ja po prostu zbiorę te laski i te pozostałe flight rapstoki po prostu sobie powieszę tu i tyle. Przepraszam bardzo też, że mylę zawsze Spider Glanda z Venom Glandem. Zwracaliście na to mi uwagę, że to cały czas nazywam wymiennie. Oczywiście, że odtrutkę można zrobić tylko i wyłącznie z Venom Glanda. Spider Glandy służą tam do jakichś innych leczących bajerów. Więc sorry bardzo, że ja nie ogarniam trochę i nazywam to tak dziwnie. Ale wiecie, no chodzi mi, jeżeli mówię o trutkę, jeżeli będę się gdzieś mylił kiedyś w przyszłości, no chodzi mi przede wszystkim o to, żeby... Co tu się wydarzyło? Chodzi mi o to, żeby to po prostu nazywać poprawnie, więc postaram się nie mylić, ale wiadomo, jeśli chodzi o trutkę, chodzi mi o Venom Glanda. Bo to z Venom Glanda możemy zrobić odtrutkę. Tylko i wyłącznie. Ze Spider Glanda jest tam inne rzeczy do leczenia. Okej, okay, dobra, pieprzło. I teraz pytają, już jest noc. No to teraz już w sumie nie idzie, nie ma sensu iść, ale myślę, że ruszymy w trasę już kolejnego dnia. Po przy okazji patyczki pozbieram jeszcze, bo ich jest tu mega dużo. Trochę brzmi, jakby się uspokoiło. Ale jak sobie pójdziemy po prostu w plener to i pozbieramy te pokrzywy, bo myślę, że trzeba. Szczególnie po deszczu albo w trakcie deszczu. To zobaczcie, że trochę się tutaj zacząłem mokrzyć, bo mam za sobą parasolkę, której nie noszę. Ale się ogrzejemy szybko i następnego dnia już lecimy po te zabawki.
Już teraz, żeby ninja się nie rzucał mi w komentarzach, to oczywiście rzucał w ciapach, tak? W sensie, w cudzysłowie, że rzucał. Zostawię wszystkie kamyki. No wiecie, że nie muszę nosić tych kamieni, one po drodze mi są bardzo rzadko potrzebne, chyba że muszę mieć, prawda, młotek. Więc spoko. Zabieram sobie jedno jedzenie. Na wypadek, gdybym zgłodniał gdzieś po drodze, to trochę poobrywałem w sumie. Można by sobie upiec coś, co mi da regenerację zdrowia, ale na razie zostawiam. Cały czas jest mgła. No ale myślę, że... Okej, dobra, już nie mam mgły, ale za to jest deszcz, więc sobie tutaj weźmiemy coś na ryj. Zostawiamy tamtych kolegów. No właśnie, tylko nie będę mógł teraz biegać z szybką laską przez to. Na pewno hajsy tam się przydadzą, bo mamy ich mało. Hajsy zawsze się przydadzą. Kupy się też przydadzą w przyszłości. Idziemy w kierunku pokrzyw. Idziemy w pokrzywionym kierunku. Mam nadzieję, że po drodze nic nie zmieni naszych planów, typu nie przyleci znowu rok, albo nie pojawią się latające gnidy zubaty. Mogę sobie tu zoomować, czy dobrze idę, bo chodzi o to, że idziemy tutaj. Bo teraz mamy automatyczne podlewanie przez to, że jest deszcz, więc wygląda na to, jeśli dobrze kojarzę, że powinno być naturalnie to wszystko podlane. No i musimy ten koniecznie, kurczę, ogarnąć koniecznie ten motyw z Samperem, z Telipadem, no i kurczę, zdobyć za wszelką cenę. I nie wyrosło jeszcze. To co to musi zrobić, by wyrosnąć? Może po deszczu wyrośnie, może to musi być podlewane przez jakiś czas, żeby wyrosło. Nie wiem, tutaj chyba jakieś widziałem biedronki. Biegają. No kurczę, a wydawało mi się, że... Tak, czyli to teoretycznie cały czas rośnie. Czyli jeszcze to nie jest gotowe. Chamskie. Myślałem, że tu przyjdę i będzie gotowe, to nie widać tego, czy to jest gotowe, czy nie. No dobra, skoro nie, to możemy się gdzieś tutaj przejść po okolicy na przykład, znowu zmienić plany, albo na przykład, wiecie co, może pozbieram te wszystkie rzeczy tutaj, to sobie jeszcze zrobię zapas na przyszłość. Czyli znowu pozbieram... to trochę pozbieram, bo pewnie mało tego mam i... O, ile drewna! I jeszcze jajko wypadło, bardzo dobrze. Jajko prawie się zepsuło, to też bardzo dobrze. Dobra, więcej drewna na razie nie chcę. Venom Gland! No i to jest to coś, co jest nam... Czy ty mnie chcesz zaatakować? To jest coś, co nam jest mega potrzebne. Venom Glandzik. Bardzo ładnie. Dobrze, to co, wskakujemy na naszą tratwę? I... Aha! Lotusy to jeszcze... Aha, bo lotusy kwitną chyba na tamtą porę tylko, tak? Lotusy to nie odrosły, więc się zastanawiam... Znaczy, wydawało mi się, że lotusy i tak będą rosły, i tak, bez względu na porę roku, ale może one kwitną tylko i wyłącznie w porze... Faktycznie w tej porze... alergicznej! Tu za to widzę dużo lin, to przy okazji jeszcze sobie wyskoczymy tutaj. Tu mamy też dużo kolegów, którzy chętnie by nam tu pomogli. Dobra, lin mamy na pewno sporo, trochę sobie zebrałem tych ridów. A teraz jeszcze raz chcę szybko pobiec i szybko sprawdzić, czy przypadkiem jednak nie stanie się tak, że już są dostępne? Czy, że już te Nettle Seedy są? Jeżeli nie, no to udajemy się do dżungli, na drugą stronę. Kurczę, one... Czyli one muszą być o wiele bardziej intensywnie... Co ty tu robisz? O wiele intensywniej podlewane, bo one w ogóle tu nie chcą rosnąć. Niby, zobaczcie, podczas deszczu było wszystko spoko, a teraz już... Dupa. Nie wyrosną. Wydaje mi się, że Nettle Seedów nie zdobędziemy tak łatwo. Dopóki nie będziemy mieli możliwości... nie zdobędziemy ich łatwo, dopóki... Kurczę... O, rany. Nie zrobimy sobie tego cholernego sprinklera. No i patrzcie, jest spokój. Skończył się atak. O, to ciekawe, wiecie co, możemy zasadzić nawet tutaj ich trochę. Z tych rzeczy, które to by wypadały. To myślę nie głupie, w ogóle, aha, halabarda tam mi się wywaliła, to ciekawe. Możemy tu pozasadzać. Ale tu patyków leży, no gdybym miał problem z patykami, to w sumie to rozwiązuje mój problem z patykami. Myślę, że tu będzie spokój. Dobra, miałem też zrobić bumerang. O, ty się tam trochę zawiesiłeś, kolega, ale nie będę ci w ogóle pomagał, bo cię nie lubię. Któryś z nich tam, pamiętam, mnie atakował. Tutaj kolejne... Mogę łączyć aha, tylko teraz kombajn tak może spowolniło... psucie się tego... kurczę, dziadostwa. Dobra, myślę, że tutaj kadridy sobie wrzucimy. Mamy Spider Glanda, super, to będzie można trutkę zrobić. To jest do sprzedaży, to jest do zjedzenia w sumie już teraz. Mamy maksimum, zobaczcie, mózgu. Także luzik, tu mamy, no będziemy mieli kolejny stack jagódek, mamy jeszcze jedno pożywienie w razie czego, może nawet je zabiorę. Sobie tutaj przygotuję trochę znowu rzeczy na następny dzień.
Właśnie, może zrobimy sobie też lantern, zobaczcie, czyli taki drugi sposób na to, żeby mieć, kurczę, światło, bo to akurat kosztuje tylko takie dwa pypki, to malutko jest, to możemy zawsze zrobić nowo, bo chyba nawet bardziej opłaca się robić nową niż ładować, nie wiem, jakoś tak, tak mi się wydaje, że to całkiem niegłupie by było, także mamy kolejne źródło światła, lantern, myślę, że, no wiecie co, może będę miał to przy sobie, na wypadek, gdyby trzeba było zareagować mega szybko na jakąś sytuację kryzysową. Tak mi się wydaje. O, tu będziemy mieli. O, wszystko już jest ładnie poukładane. To będziemy zaraz sprzedawać. Tu mam kolejne żarcie. Na wypadek, gdyby, to też będziemy sprzedawać. No, czyli myślę, że jesteśmy gotowi na to, żeby... O, tu się już pięknie coś popsuło też przy okazji. To też jest nawóz. Także luzik. Jajka będą się psuły. Może coś na leczenie bym sobie zrobił. Jest coś takiego na leczenie, co zawsze mi polecaliście, żeby właśnie sadzić te drzewka. Trail mix. Czyli roasted birch nut, berries, fruit... Twigs, czyli dwa razy berries może jest potrzebne? Zobaczymy, czy to zadziała. Muszę sobie sprawdzić, no przy okazji jakiś eksperyment będzie. Czyli tak, wygląda na to, że muszę dorzucić... a tylko to musi być roasted, okej, to musi być roasted 1, czyli upieczony. Dorzucę dwa razy berries. Dorzucę też, co tam jest? Twigs, czyli można dorzucić patyczka. I to trzeba jeszcze przygotować, czyli po prostu rzucimy szybko tutaj. Pyk. Przygotowane i to do garnka. I to powinno zrobić trail mix. I faktycznie jest. I zobaczcie, trail mix da nam 30 zdrowia. Także spoko jest mieć. Spoko jest mieć kasztany. No moim zdaniem to, że one się tam pojawiły i zrobiły rozpierduchę, całkiem luz. Tylko, że nie zabiły żadnego dziadka. Znaczy żadnego strażnika. Być może po prostu za słabe, żeby to zrobić. 30 będzie lekki overkill, ale z drugiej strony... Przynajmniej jesteśmy ekstra super zdrowi, tak? To zawsze na plus, czyli trail mixy będzie fajnie po prostu robić. Mamy kolejny dzień. Aha, chciałem przygotować, czy ja mam przygotowany w science kolejny... Chyba nie, zaraz, to tu było. Muszę przygotować sobie kolejny... telebrelle bym chciał wziąć, ale chciałem telipada zrobić. Dobra, czyli potrzebuję tak. Gdzie teraz ja trzymam... pewnie było mi potrzebne to... Muszę sobie to otworzyć. Muszę pamiętać w ogóle, jak to działa. Telipad wymaga dwóch. Okej. Okay. Dwa kamyczki. Do tego muszę zabrać jeszcze... muszę zabrać jeszcze Electric Dudat i Gearsy. O, w ogóle to zaznacza mi, gdzie to jest. Teraz bardzo zauważyłem, że to takie jest sprytne. I Electric Dudat... Aha, to chyba też oznaczało... Dwa złota i dwa kamyki? Też? Chyba? Electric Dudat... Nie pamiętam, jak to było z tym Electric Dudadem. 2-1. A, okej. Okay. Dobra. I mam chyba wszystko, co potrzebuję, żeby móc zrobić... Telipad numer 2, bo mam nadzieję, że go nie ma tutaj ustawionego. Widzicie, bo tu jest telipad 1, a to będzie telipad 2. Chcę wam właśnie pokazać sobie też przy okazji, jak będzie wyglądać teleportowanie się. A co? Gotowe? Jest gotowe. Świetnie. Dobra. To idziemy teraz sprawdzić, jak to działa, tylko muszę wziąć telebrellę, którą tutaj sobie położyłem. Dobra, jest telebrella. Idziemy zrobić testy. W ogóle jestem cały czas naładowany, zobaczcie, różnymi śmieciami. I mogę mieć mało miejsca na zdobywanie czegokolwiek. Maczeta może się przydać, jakbyśmy chcieli wejść do dżungli. Patrzę, co by mi się nie przydało. Na razie shearsy, ale shearsy lepiej tną niż maczeta nawet. Dobra, wiem, że będziecie krzyczeć, że mało miejsca mam w ekwipunku, na więcej zostawić, ale no ja zawsze mam ten problem, że nigdy nie wiem, czy mi się coś przypadkiem nie przyda. Może masz gearsy? Nie masz gearsów, ale w sumie teraz to nam to na plaster. Możemy chyba zrobić nawet, nie wiem, czy jesteśmy w stanie już zrobić tych. Tylko tego się jeszcze chcę pozbyć. Nie wiem, czy nie jestem w stanie już teraz zrobić tego igły i nici do naprawy. O kurcze! A to zwiędło, czy się spaliło? To chyba zwiędło. Czuję, że to chyba powiędło. Tak, powiędły biedne drzewka, ale pewnie odrosną w przyszłości. O, kolejny ptaszor. Też ptaszor, oj, proszę bardzo. O, on prawie umarł. Ale my i tak go chcemy umrzeć. Oj, proszę bardzo. I mamy... To już aż... A, to niszczy mi... Nie, no tu jest dobrze. Wszystko jest w porządku. Bo to chciałem jeszcze... Może jeszcze jednego ptaka złapać. Widzieć, że on traci życie tam w środku. Piórko mam, to piórko zostawię, bo wiadomo, że na razie nie jest mi potrzebne. Czarne przynajmniej. Potrzebuję niebieskich. Bumerek miałem zrobić. Staszek, bumerek miałeś zrobić. Biegnijmy szybciej. Nie ma co tutaj czekać. I postawimy sobie kolejne... Zobaczymy w ogóle, kto działa. Postawimy sobie teraz kolejną... Tak, mniej więcej tutaj. Oj, teraz będziemy chcieli się przenosić. Wezmę telebrelle do ręki. I co teraz muszę zrobić? Żeby to... nie wiem, jak to teraz użyć. Use gadżet prawym przyciskiem myszy. Okej, rzut. Proszę bardzo. I co, nie jest to piękne? I tylko 10% zużywa.
I jesteśmy, moi drodzy, w dżungli po drugiej stronie. I tak działają właśnie te lipady. Mega fajnie. Dobra, podoba mi się to. Tu możemy postarać się przede wszystkim zwiedzić te tereny. O, tu jest dużo takich rzeczy, które chcielibyśmy wziąć i posprzedawać za kasę. Tutaj są cały czas te mandragory małe. Mamy też trochę, zobaczcie tutaj, do zebrania warzyw, tutaj do odkrywania. Mam na szczęście chyba ze sobą... Ło! Kolego! Gdzie to jest? A, tu już pozbierałem to. Ops! Czy ja widzę biedronki? Prawdopodobnie. Gdzie jest mój moteczek? Pewnie ty masz mój moteczek. Tak. O, ile tu... No to zmienia moje plany. Dość mocno. Okej. Wszystko super. Dobra, chyba nie ma sensu z nimi walczyć. Telebrella. To żeśmy się pobawili. Chyba to trzeba przyjść w kolejnej porze roku. Zaraz, a jak to użyć? Nara. Użyj! Jesus. O, Jesus. Dobra, wiecie co? To było niebezpieczne tam pójść teraz. A co się stało? Dobra, zobaczcie, on potrafi się teleportować, na szczęście, Robin. Zobaczcie, on ledwo żyje i prawie bym stracił wszystko, co miał u siebie. O matko. Dobra, czyli note to self, po raz kolejny. Nie robić takich eksperymentów w takiej porze, gdzie zrobię dronki. Tam można się przejść, jak będzie już w miarę spokojniej. Bo będzie spokojniej przecież, tak? W następnej porze roku, czyli nie, teraz nie. No teraz nie, przez biedronki. Moim zdaniem, znaczy, gdybym wziął Bugbee Gone ze sobą, to może mógłbym z tym walczyć. To jest kolejna opcja, którą mogłem zrobić, pomyśleć wcześniej, wziąć Bugbee Gone. Po to go sobie robiłem, żeby móc sobie z tymi biedronkami radzić bardziej. Ale teraz one będą czekać w tamtym miejscu. Także ja myślę, że po prostu poczekam, aż one naturalnie wymrą w tym przypadku. Także tu na razie nie robimy żadnych więcej eksperymentów. I zrobimy sobie teraz bumerang. O właśnie. Dużo rzeczy znowu mamy w ekwipunku, jak widzicie. Ale po to sobie zrobiłem, żeby teraz może poczekać na te cholerne ptaszory. Bo cztery azurowe, kurcze, piórka mi są tak czy siak potrzebne. Chociaż wiadomo, że teraz, w sumie kiedy jest właśnie ta cała mgła, najlepiej byłoby... Co taki niewyraźny jesteś? Pooberwałeś trochę, bo mamy tylko Weevil Mantle. To te biedronki trochę mnie pomęczyły jednak, jak widzicie. Będę mieć na głowie właśnie te ulepszone... kurczę, binokle, ale na razie to zostawię. Może zrobimy sobie jeszcze ten trail mix i myślę, że ruszymy dalej. Ruszymy dalej w podróż. Na razie zostawiam sobie tutaj ten bumerang, bo przez mgłę i tak niestety, ale nie widzę za dużo. Nie mogę raczej łatwo zlokalizować ptaszorów, więc po prostu teraz chciałbym udać się w podziemia i myślę, że polecimy sobie tu w te podziemia. Tu będzie, wydaje mi się, łatwiej, bo tam są różne... Ach, kurczę. Jeszcze jedną rzecz miałam zrobić. Na wypadek wszelaki zrobić sobie jeszcze eksplodujący proszek. Gdybyśmy chcieli jednak znaleźć jakieś przejścia, bo mogłoby się okazać, że przejścia nie będzie tak łatwo ogarnąć. Muszę jeszcze wybuchowy proszek zrobić, o tym zapomniałem znowu. Tutaj o dużo rzeczy trzeba pamiętać naraz w tej grze. O, akurat zepsute jajka są. Myślę, że zrobimy sobie dwa w takim wypadku wybuchające proszki. Było też nitre i co tam jeszcze było z tego? I gdzie to w ogóle było? To było w fight? Czy to było w... Nie pamiętam. Patrzę, że Venom Glanda mogę zrobić z trzech nóżek tych trujących żab. To jest też ciekawe, patrzcie. Nie wiedziałem, że mogę Venom Glanda w taki sposób zrobić. To jest coś, czego nie byłem świadomy. Przy okazji znalazłem. Dobra, gunpowder raz. Gunpowder dwa. I z tego co pamiętam, to trzeba było to potem podpalać ogniem po prostu, tak? Żeby zrobiło wielką rozpierduchę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, to lecim na Szczecin. Wiem, że to jest też pora... No właśnie, potem... Kurcze. Deszczu mnóstwo. I tak, człowiek teoretycznie, wiecie, no może mieć różne takie przeciwności losu, które stwierdzą... Znaczy ja sobie szukam wymówek, żeby nie pójść za bardzo, ale staram się zawsze być jak najbardziej przygotowanym. Dzień 50, moi drodzy, to oznacza, że chyba nie cofnę apokaliptycznego... Chrzanić jagódki kalendarza. Wydaje mi się, że tak będziemy chyba musieli użyć tego przedłużenia przez konsolę, bo no, po prostu chcę się skupić bardziej na tym jakimś bardziej, takim, myślę, że fajniejszym rozwoju. Dojść do czegoś, potem będziemy się martwić jakieś inne pierdoły. Więc nasza wyprawa teraz, 3 dni.
ciągu 3 dni muszę wrócić, bo nie wziąłem sobie maski przeciwgazowej na wypadek, gdyby atakował mocno jeszcze ten sezon alergiczny. No i kurczę, najbardziej najgorsze jest też to, że te netle nie chcą rosnąć za bardzo, no. To mnie troszeczkę smuci. Tu musimy się udać, tak? Tam biegniemy. Przestań padać, bo chcę laski szybkiej użyć. Widzę tu sporo jajek. No właśnie. Koleżanki tutaj powróciły. Tutaj też jest... Czy tam było złoto? Tutaj? Ukryte? Czy mi się wydawało, że to jest złoto? Strasznie mi jakoś gra zaczęła lagować. O nie! Dawaj szybko. Dobra, bo przecież te skubańce by tutaj zaraz działały mocno. Tak, tu też widzę niebezpieczeństwa. Kurczę, i mogę disarming traps wziąć oczywiście. O tym też zapomniałem. Disarming tools, przepraszam. To by się też przydało. No dobra, moi drodzy, idziemy szukać. Eksplorować. Bo tu w sumie jeszcze nie wchodziliśmy, prawda? A tu jest miejsce, gdzie może byśmy znaleźli jakieś fajne rzeczy. Możemy też tak ścinać. O, już mnie zamknęło. Wzięło i zamknęło, no. Mamy teraz czas. Aha, to jest zamknięte pewnie dlatego, że... Muszę coś tu położyć, to położę patyczek. Dziękuję. Tu ogólnie wyjście też jest w prawą stronę, ale na razie będziemy sobie tutaj. Aha, latające gnidy. Nie wiem, czy powinienem akurat atakować tym. Chyba zajęły się Robinem. Bardzo dobrze zajęły się Robinem, można ich wtedy wykończyć. Kupa z nich wypada, to ciekawe. Wiecie co, ja wezmę jednak... Dobra. Nic innego nie wypadło. Czy ja mam młotek? Powiedz mi, Robin, że mamy młotek. Robin, mamy młotek? Aha! Tylko jak widzicie, młotek za chwilę się zepsuje. Świetnie. Drewno. A nawet nie jest mi potrzebne. Wiecie, bo ono się może zepsuć. Ten młotek i go nie zrobię, ponieważ kazaliście mi zostawić w domu. Tak, kazaliście mi w domu zostawić... Kurczę, purple gem. Tak, no i zepsuło się. Nie mogę zrobić młotka, ponieważ kazaliście mi zostawić w domu kamienie. Także widzicie, zawsze kiedy mi kamienie są potrzebne, potem się okazuje, że ich nie mam. A potem mi powiedzą i tak, że o, Staszek, dobrze ci mówimy. A i teraz pytanie, czy tu jest przejście. To trzeba jakby zbadać. Jeżeli jest normalne przejście naokoło, to nie ma sensu tam bić. Kurde, no i teraz by się przydało. No i nie mam. No i nie mam. Nie mam. Słuchałem was, nie wziąłem kamieni, teraz by się przydały. No dobra. Odejdź. Ty możesz mnie otruć. Skubańcu. Zobaczymy, co jest z tej strony przy okazji. Tu jest sobie fontanna. Fontanna jest spoko, będzie można sobie na razie to zdjąć z ryja. Ale to tylko na chwilę. Wiadomo, że to długo nie potrwa. W ogóle, co tu się porobiło? Czemu tu takie bałagany są? Zostawiłem też... Tak, zostawiłem latarenkę w domu, tak by the way, gdybyście się zastanawiali. Dobra, patrzmy jak to wygląda. To też jest przejście, ale my chcemy dostać się mimo wszystko tutaj. Na razie. Purpurowy, no kurczę. Pudło! Dobra, i tu też mamy... A, tylko tu jest ten... O, dwóch tu ich jest! Skubańców, ale zobaczcie, wygląda na to, że tutaj może coś... Może nie być tu niczego. Także myślę, że można próbować użyć tam eksplodującego proszku. Bo chyba obejścia w prawo nie widzę. Także tutaj jest pęknięcie, tak? To myślę, że można... Nie ma tu też żadnych pilarsów. Tu są pilarsy! Kurka! Jednak są! No właśnie, to nie ma sensu marnować proszku. To weźmiemy sobie teraz to, zamiast siekierki. Jednak spróbujemy tam dziabnąć. A ponieważ mięsięcie musi zejść, żebym się musiał przejmować. Ło, cztery dziabaki. Dobra, tu to zrobimy po prostu akcję... Dziap! Haha! Słyszałem ten dźwięk. O, tu też mogło pospadać przecież te kamyki, prawda? Dobra, zobaczmy. Czy to będą czerwone klejnoty? Niebieski? Jest czerwony! Moi drodzy! Jest! Jest sukces! Co to jest to? Wow! Co ja zebrałem? Nie mam pojęcia, co ja wziąłem nawet. Wyglądał jak jakiś strój. Idziemy stąd. Dobra, idziemy teraz tu, bo tu też było dalej przejście. Mam czerwony klejnot, tralala. Dobra, co to jest? Tchulecitesiut! Czy mógłby ktoś powiedzieć mi, do czego to służy? Tchulecitesiut? Czy to jest jakieś dobre? To jest fajne? To może jakieś odporne jest dziadostwo? Ciężko powiedzieć, nie znam tego. Dobra, ale mam klejnoty. I to dużo klejnotów.
Przyszedł już dzień, bo bym chciał zdjąć na razie te. Przyszedł dzień 51, zaraz przyjdzie, to akurat sobie zdejmę z ryja coś. Czekaj, sobie zjem. Pomogę. O, super, dobra. To teraz trzeba ogarnąć, co my tu mamy. Skończyła mi się chyba maczetka. No, maczetkę sobie zrobimy. Pyk. Dziap, jest maczeta. Do łapy maczeta. Idziemy dalej. Nie ma pustych przebiegów. Nie ma na co czekać. Tak, tu jest przejście. Jakieś kamyki bym mógł znaleźć. Halo? No tak. Tutaj są po prostu... patrzę, czy ma jakiegoś innego przejścia jeszcze w ścianach. Na razie nie widzę. Dziap, dziap, dziap. Patrzę, pamiętamy też, że... O! Aha, no tak, bo to jest ścieżka do wyjścia przecież gdzieś. Jaha, jaha. Już ogólnie to powinniśmy wyjść chyba po stronie... Tak, jesteśmy na nowej wyspie. Która jest tutaj. Proszę bardzo. Kolejna sekcja. No, tylko, że nie chcemy razie po Rainforest na razie biegać, prawda? Bo to są oczywiście biedronki. O, o! Ale wiecie, jaki jest jeszcze inny pomysł? Tutaj są teraz latające szmergle. Jak one przylecą, to akurat wejdę do podziemi i one tu zostaną. I kij z nimi. Będą na tej wyspie. Co oczywiście oznacza, że kiedykolwiek wyjdę, to one znowu tu będą latać. Ale przynajmniej mam z nimi spokój. Dobra, wylądowały tutaj. Okej. Okay. Nas interesuje jednak mimo wszystko bieganie po tych wszystkich tutaj rzeczach. Kupę tu postawia, co? Proszę bardzo. Idziemy dalej sobie zwiedzać. Bo chcemy przede wszystkim obczaić co, gdzie, jak. Może jeszcze jakieś tajne przejście. O, tu jest dużo. One będą się zaubiły. Tutaj nic nie ma. Chyba, że zobaczymy na ściankach jakieś pęknięcia. Dobra, tu się leją. Nie ma żadnych pęknięć. Okej, okay, jak tam stoimy w ogóle z tym? Dobra, można użyć jednego zioma. Dobra, okej. Okay. Co to? Już zarosło? Zaraz, przecież przed chwilą stąd przyszedł. To zarasta tak szybko? Niemożliwe, że tak szybko. No niemożliwe, że tak szybko zarosło. No przecież przed chwilą to niszczyłem. Jakie to ma? Ja pitole! Znowu wszystko pozarastało. Ale dlaczego? Czy to ma jakiś... Czy ja trafiłem idealnie w termin? Zarastania? Na przykład co 25 dni? Czy coś? Nie wiem. Dziwne to. W każdym razie dziwne to. Robin, zostaw ich w spokoju. No nie! No przecież ja tutaj nie wyjdę, no nie ogarnę tego życia tutaj. Będziemy dalej. Robin, trzymaj się tam. Okej. Okay. Kurczę, no gdybym miał tu pieruńskie... O, patrzcie, suspiszy skrak. Znowu. Gdybym miał pieruńskie... Co to? A, bo to jest guano, to trochę inaczej to trochę inne ma zastosowanie. Młotki. Znaczy kamienie, tylko miał kamień, byłoby super, no ale nie mam. Dobra, ale nie ma co już narzekać, no nie mam kamienia, radzę sobie z niego na razie. Aha! Cisza i spokój, no ale tutaj nie ma, zobaczcie, też nikt... No i to jest ten moment, to jest ten, kiedy będziemy musieli skorzystać z jednego wybuchowego proszku. I teraz tak, muszę zrobić prawdopodobnie pochodnie. Light. Uciekamy! Chodź! Kurczę, mam nadzieję, że ty nie dostałeś w łeb. Przez to. Wiecie co? Bo skoro mamy to w ręku, to możemy na razie pobawić się w taki sposób, bo mamy pochodnie. I co my tu znajdziemy? Haha! Co to jest to? Tłeluciutulitite klub! Co to jest? O, ile czerwonych gemów, ale to jest piękne. No, moi drodzy, ja jestem zadowolony, mam 3 czerwone gemy, co znaczy, że w końcu zbudujemy rzeczy, których potrzeba. Patrzę, może się bardziej jakoś szybko nie wykończy, że zdążę uciec, trochę oszczędzę przy okazji prąd, tak to nazwę. I potem Disarming Traps powinienem był wziąć też. Disarming Tools, przepraszam. No nie, no nie rób mi takich numerów, proszę cię. Trawa jest ciężka, to na pewno udźwignie. A tu już jest wyjście, także luz. Jeszcze byłoby przejście tamto, możemy... Dobra, na razie nie. Okej. Okay. Oczywiście, że będą teraz koledzy. A, to w ogóle nie mam miejsca na to. Ło, to jest ważniejsze. Wiesz to. Dobra, ale Robin, nie giniemy teraz. Wiem, że idę znowu przez paskudne dziadostwo, ale nie giniemy. Zostawiamy te dziadostwa w spokoju. Możemy się nawet ich pozbyć. Czekaj, Robin, zrobimy z nim porządek. Nie będą cię niszczyć. Same poginęły. Same giną? Może one z czasem rzeczywiście giną. Gincie, skubańcy. Bardzo dobrze, to znalazłem, to od razu sobie doładujemy. Gdzie są te moje? Tutaj, proszę bardzo. Okej, okay, no to jeszcze nam się uda... Chyba, no tak, bo Humid Season powoli się kończy. O. Nie, no nie będę zbierał. Nie. Nie zbieramy kamieni. Zaraz już tak nie ma to żadnego znaczenia.
Choć mógłbym porozwalać to i sobie zrobić młotek i po... Mógłbym sobie zrobić młotek i może, wiecie co? Jesteśmy tu. Jeszcze mam 2 dni. Zrobię to. Zrobię to. Poświęcę się, trochę zmokłem, trudno. Poświęcę się, zbiorę 3 kamyki, zrobię sobie ten parszywy, przeklęty młotek. Jeszcze raz wrócę do podziemi i... Kurczę... Wiecie co zrobię z tego. Młoteczek poproszę. Dziękuję bardzo. Młoteczek w rękę. I Robin... Wracamy. To tu ciemno jest. Kiedyś pamiętam, bałem się chodzić po ciemku. Po takich rzeczach, ale teraz już nabrałem trochę odwagi. Od której wagi? Ha! Szalkowej. Nieważne. W każdym razie, i jeszcze raz wracamy. Dzięki, Robin. Jeszcze raz tu wracam, bo chcemy to poniszczyć. I tutaj coś. Dobra, to poniszczmy tylko. Coś na głowę by się przydało. Kurczę, gdzie to jest? Tu. Jesus. No, mała panika, nie? Że zgubiłem, nie ma. Nie ma światła. No tak, bo tu... To jest chore, że to tak niszczy się. Znowu? Kurczę, no. Nie wiem, dlaczego tak często... Te dziedzictwa odrastają. Nie wiem, czy to zawsze tak jest, czy to po prostu mam pecha 5,5. Młoteczek. I jedziemy, moi drodzy. Może znajdziemy tu przynajmniej jakieś piórka. Przede wszystkim liczę na to, że znajdę jakieś pióra. Azure Feathers. A ja znajduję jakieś śmieci. Kompletnie jest. O, dobra. No, to już może być. Chociaż i tak tego mam mnóstwo. Co tu jeszcze? Tu co w ogóle pusto? Nałożyłem to. Naprawdę. Trawa. Tu też jest przejście, ale my znamy to przejście. Dupka świńska. Zawsze dupka świńska w cenie. Okej, co tu jeszcze znajdziemy? Kolejna dupka świńska i jakieś tam syfy. Myślałem, że on chce już to zjeść. Tu są wszystkie. Wszystkie poniszczone. No i tylko to chciałem uzyskać. Teoretycznie można by jeszcze spróbować tutaj pójść, ale zobaczcie. Znowu zarosły. Ja pitole, dlaczego to tak zarasta często? Czy to jest jakiś bug, że to tak często zarasta, czy tak ma być? No to jest wręcz, aż bym powiedział, niefajne. Nie podoba mi się to, że tak często to zarasta. Powinno być raz ścięte i koniec. A tu non-stop. O! Nagroda! Teoretycznie, gdybym tutaj... Ciekawe, czy... Kurczę, on tego nie striggeruje? A mogę wejść i wyjść szybko? Czy to po prostu samo się striggeruje prawdopodobnie, kiedy to wezmę, tak? Co? Shield amulet? Aha, bo on, no wiecie, on ma problemy ze wzrokiem. I co? Nie pojawiło się nic. Okej. Okay. Co my tu... Ło! I proszę bardzo, kolejny purple gem. I... Niestety, ale zwykłe piórko. To ciekawe, że to się nie uruchomiło. No to ja nie mam nic przeciwko, tak? Nie obrażę się. I znowu mnóstwo tych pierdół tutaj. Tylko pytanie, czy ktoś tutaj jest? Czy to jest w miarę spokojnie? Znowu drewno. Znowu jakieś żygi. Firecrackers, no na pewno. Ty ślepaku. Sam jesteś firecrackers. I znowu! Kurczę, ale mam szczęście do tego. To pamiętam, że miał Robin. Jak tam w ogóle 55%? To luz. Spokojnie. Damy radę. Tylko teraz oczywiście trzeba zwracać uwagę na fakt, że... Dobra, tu liny są. Liny by się przydały, ale kij z nimi. Chyba, że guano zostawię, będę liny zbierał. Chodzi o to, że zaraz zbliża się sezon alergiczny, więc trzeba i tak wrócić po maskę. Maskę to w ogóle trzeba będzie zrobić. Bo chyba maski nie mam. Ale skoro już sobie tu łazimy... Nie ma tu pęknięć, bo tu są, kurcze... Ło! This was unexpected. Gin. Dobra, to mi nie jest potrzebne. Ale tu jest jeszcze orange. O kurcze, ale tego sporo nazbierałem. Pewnie mi są kupy najmniej potrzebne. Tak, bo tu mamy jakieś takie rzeczy, które mogą... Dobra, kupy są najmniej potrzebne. Nie ma tu żadnych pęknięć. Szkoda. Przydałyby się. Trawa, super. To też nie jest jakoś mega potrzebne. Idziemy ścinać dalej, skoro już tu jesteśmy. Może każdego dnia to odrasta teraz, ja nie wiem. Zobaczmy tu. Dużo kolegów, ale też dużo przejść. Ale oni będą ze sobą walczyć, prawda? Będziecie ze sobą walczyć? Dacie mi pościnać? Dziękuję. Czekaj, czy na Robina się rzucają, czy jednak nie. Póki się nawalają, to jest luz. Co to? Spider Warrior. Nie, to jest jakiś... Oła, oła, oła! Jak to strzela? Co to jest za miejsce? To chyba był fer... Czy to nie był jakiś taki... Ferrostone, czego nam się nazywał? Co to jest? Nie wiem co to, ale wygląda ciekawie. Jakiś posążek. Czy to mogę zebrać? Nie wiem, pierwszy raz to widzę. Możecie mi powiedzieć, co ja znalazłem tam właśnie.
Haksy? Dobra, no chyba się pozabijały już. Ale dużo! O kurde. Gincie? Guano wypada, guano mnie nie interesuje. O matko, widzicie? Dobrze, że zrobiłem ten młotek teraz. Mogę sobie pozbierać. Patrzę na cały czas, mam 68% jeszcze. To może wykorzystam wszystkie Fireflies'y, to znaczy, że trzeba będzie zrobić nowe. Jak tam mój głód? Dam radę. Jeszcze dam radę. O, są zęby! Zęby są bardziej, moim zdaniem, Bone Shards. No, to całkiem spoko rzecz jest ten Bone Shard. Dobra. Liny zostawię na razie. Patrzę też, że w sumie zbliża się Humid Season wielkimi krokami. Więc też trzeba na to zwracać uwagę, żebym się nie zaskoczył przypadkiem i zaraz się okaże, że dupa z tego wyjdzie, bo mnie alergia zmęczy całkowicie. Tak też może zajść, zaiste być. Zbieram te trawy, skoro wypadają, mam jeszcze miejsce na nie. Kolejne zęby, to są, przepraszam, to są fragmenty kości, to nie są zęby. Tak, ale to też jest rzecz dość ciekawa do zebrania, także luz. Nightmare Fuel! Czy to nie jest coś mega fajnego? Z tego można by coś fajnego też porobić. Siekiera. Siekiera mi nie jest potrzebna, dropię siekierę. Nightmare Fuel chyba jest spoko, bo można wymieniać go. Mówiliście kiedyś mi, że... A, to znowu są te liny. Mówiliście mi, że można z tego coś fajnego zrobić. Piórko wezmę. Dobra, czy ta trzcina moim zdaniem nie jest aż tak potrzebna jak lina. Ciężko powiedzieć, prawda? Co jest bardziej potrzebne, co nie. Dobra, no moim zdaniem możemy uciekać już do wioski. Pozabijały się tutaj. O, Stinger tam był, ale tak nie mam miejsca już na takie pierdoły. Idę sobie stąd. A tutaj w ogóle nie ma pęknięć? To nie było pęknięć, tak? Z tego co pamiętam, także smutek. Już nie znajdziemy ciekawe. Ale zobaczcie, ile klejnotów mamy. Ta ilość klejnotów tylko i wyłącznie zachęcamy do tego, żeby w końcu zrobić to, czego tak bardzo potrzebuję. Smelter. Sprinkler. To wszystko się przyda. Dobra. Zdejmuj to z głowy. Zasuwamy do domu. No niestety, zobaczcie, nie wyrosły. Nie wiem, czy jakoś dużo musi padać, czy na koniec deszczu trzeba tu przyjść, żeby je zebrać. Bardzo szybko sobie się chowają, tak? Jakby bez sprinklera to na dziko bardzo ciężko. Tak coś czuję. Zebrać pokrzywy. Wróciliśmy cali i zdrowi do wioski. Mamy, moim zdaniem, całkiem dużo fajnego lutu. Gdzieś tam sobie Robin z tyłu został, ale mnie to nie przeszkadza. No sobie poradzi chłopak. Dobra, tu też zanim oczywiście będziemy ogarniać wioskę, to sobie już ogarnę na spokojnie sam. No, mam coś ciekawego i moim zdaniem to trzeba też obczaić, co ja w ogóle tu znalazłem. Wydaje mi się, że już Weevil Mantle nam się nie przyda, więc możemy go sobie tutaj... Aha, tylko pewnie okaże się, że mam bardzo mało miejsca. Ogólnie w ekwipunku na te wszystkie pierdolstwa, zobaczcie, że mam mało. Dobrze, czas zrobić porządki, więc ja tutaj te porządki robię i zaraz zobaczymy, czy te Red Gemy też na pewno, kurczę, do czegoś się przydadzą. Robię kolejną skrzynkę. Coś czuję, że w tej skrzynce i tak się przyda różne rzeczy, to na razie będę trzymał tę dziwną broń tutaj i tę dziwną zbroję też. To jest fajne znalezisko. Myślę, że ono do czegoś się na pewno tutaj nam przyda. Dobra, no i trzeba zrobić jeszcze porządki z tym, co Robin tu ma. Też ma Robin dużo fajnych rzeczy, które trzeba opylić. Patrzcie, są gołębie, to biorę bumerang. Dziap! Ale niestety chyba z niego nic nie wyleciało. Dziap! O! Coś wyleciało? Jedzenie tylko. Kurczę, czyli jest mała szansa na to, że uda mi się coś fajnego, żeby wyleciało z tych ptaszorów, szczególnie, że każdy rzut to 10% też, tak? Kurczę, szybko, ale szybko lądują i szybko startują skubańce. Dobra, tu trzeba będzie oczywiście też ponawozić. Oj, znowu pada, a ja nie mam... A nie mam też swojej zbroi. Ale myślę, że i tak raczej... Mam nadzieję, że mgła już nie przyjdzie, że tu już jest koniec zabawy w mgłę. Mgła, do widzenia, już nie jesteś mi potrzebna. Wynocha. Daję też trochę mięsa, tam by się zaczęło się lekko psuć, więc bardzo ładnie sobie tutaj farmię to mięso na jajka. Ale te jajka sobie zostawię, bo na wypadek, gdybym na przykład chciał zrobić pierogi czy inne takie rzeczy. Więc nie chcę już tych jajek tutaj niszczyć. W sensie one są... O, proszę bardzo, to od razu użyjemy na ciebie, bo się też już psujesz. Okej, albo mogę zrobić do góry latarenkę też, tak? Teoretycznie. Dobra, pojemy sobie też trochę, bo już to mięsa ogólnie... A właśnie, tak, mięso sobie tutaj... Wiecie, co zrobiłem ciekawego? Uznałem, że mam dużo mięsa, więc po prostu przepiekę i pozbędę się go. A teraz okazuje się, że w ogóle mięsa nie mam. To było moje ostatnie mięso. Przestałem go w ogóle jakby zbierać. Ale pytanie brzmi, czy to tak działało?
To działało, spoko. Ej, dobra, czyli pojawia się problem mięsny. Nagle, a tu nie miałam z nim problemu od długiego czasu. Dobra, to też trzeba zacząć iść. O, to trzeba w końcu zarobić hajsy. Przestań padać. Trzeba zrobić hajsy. Gdzie jest ten koleś, co ode mnie będzie chciał kupić te wszystkie... O, tu piękne rzeczy, tu 40 ońców. Ty co kupowałeś? Nie wiem, co ty kupowałeś. Czy to byłeś ty? Ja nigdy nie pamiętam. Nie mogę zapamiętać. Świnia dostała! Dostała z prądu. Nie, to był ten taki chyba... relikty to chyba inny koleś zbierał. Kurczę, że ja nie pamiętam, gdzie oni mieszkają. Jeszcze bym wiedział dokładnie zawsze, gdzie pójść. Gdybyś chciał jagódki, ja wiem, ale nie mam. Sorry bardzo. Gdzie są te typy? O, dziad! Widzieliście Stefana? No wziął i mnie dziabnął. Zaraz mu rzucę jakieś hajsy, żeby się odczepił. Ty nie zbierasz reliktów? Ty chyba zbierałeś klejnoty. Tak, to samo, tego samego pewnie kliknąłem. Ten drugi koleś wyglądał nieco inaczej. Kurczę, tylko gdzie oni są? Ja nie wiem, wszystko się pochowali mi tutaj teraz? Tutaj jest, o, tego gościa mi chodziło. Czy tutaj chapniemy coś? Nie chciałeś mi dać kasy za to? Daj mi kasę za to. I za to. Mam klejnoty oczywiście, ale nie chcę na razie ich sprzedawać. Dobra, mam cztery, okej. I teraz mogę rzucić hajs temu, który mnie tam męczy. Przy okazji, jak już go mam. Ten hajs będziemy oczywiście zamagazynować na czarną godzinę. Wiadomo. Przy okazji jeszcze oczywiście zarobię z jagódek, tak? Wezmę sobie. A tutaj, proszę bardzo, jest ten bardziej pokrzaczony, dziwny Birch Nut Tree. Cały czas sobie łazi. Okej, jeszcze smelter na koniec tego odcinka będę chciał zrobić. I myślę, że to już będzie tyle. Jeszcze oczywiście pozbieram kupy, bo to też są hajsy. Dzień dobry. O, to ten mnie nie lubi, prawda? Dobra, chodź. Jak najbardziej. Musimy się oczywiście odsunąć od całego towarzystwa. Bo wiadomo, że będą wszyscy się chcieli rzucić na to złoto, które będę chciał ci dać. Z kontrolem, proszę bardzo. Masz. Łapówka. No. Kurczę. I to wszystko przez to, że go przez przypadek dziabnąłem, jak chciałem niszczyć drzewa. Dziad jeden. Wiecie, co tutaj za 3 onyxy mogę kupić sobie ciasteczka? Czy one przypadkiem nie leczyły? Hunger Sanity 15. Sanity 15. Dobra, i tak zjem. Głodny jestem. Niech będzie. Dobra, czyli on ciasteczka dniowe są na Sanity. Okej. Okay. Tak jak musiałem sobie przypomnieć, jak to działało. No dobra, moi drodzy, zatem. Oczywiście, można by teraz pościnać te wszystkie drzewa, albo thumpera tutaj zamontować. I wszystko jednym uderzeniem zniszczyć. No może to jest dobry moment, żeby przetestować tego thumpera tutaj? Co wy na to? Dobry moment, moim zdaniem. Zobaczmy, jak to działa. Thumper! Potrzebuje od nas czego? Potrzebuje jeszcze jednego młotka. Czy ja jakiegoś młotka nie zostawiałem gdzieś? A właśnie, a Robin? Nie, nie masz. No trzeba zrobić drugi młotek, czyli potrzebuje kamyki, które gdzieś tu magazynuje. Tu chyba były kamyki, tak? Nie. Czy kurczę, gdzie są teraz kamienie? Są kamienie. Tu powinny być, bo tu jest miejsce na takie podstawowe surowce. Po co mi tu broda? Broda wypadł. Jedzenie. Chętnie. Dobra. Smelter jeszcze chcemy zrobić. Jest jeden prawie zniszczony, więc akurat bardzo dobrze, że zrobimy sobie kolejny. Potrzebuję tylko 3 kamyki. I te 3 kamyki zamieniamy, stworzymy z nich drugą tą, dobra, tę. I jeszcze potrzebuję ciebie raz i to chyba tyle, tak? Thumper już jest, o proszę bardzo. 6 też jest potrzebnych tych. I tak on wygląda, proszę bardzo. Zaraz go będziemy używać, idziemy już zrobić z nim porządek. Jeszcze sobie zbierzemy jagódki oczywiście. Może akurat przyjdzie gość, który będzie chciał te jagódki ode mnie hajsnąć, kupić. I teraz... Nie wiem, jak to działa, ale wiem, że to też niszczy struktury. I obawiam się, że może zniszczyć mi farmę tutaj. No nie wiem, w sumie zobaczymy. Może też zniszczyć w sumie domek. Kurczę, wszystko może zniszczyć. Wszystkie może mi zniszczyć Lightning Rod. Nie wiem, jaki tu jest zasięg jego. Pytanie, czy będzie widać jego zasięg. Wydaje mi się, że nie widać zasięgu. I to jest najgorsze. To wiecie, co zrobimy? Dla bezpieczeństwa ja to pójdę jednak sprawdzić przy tej drugiej części. Tutaj postawię Thumper, bo tutaj ogólnie jest taki zamysł, żeby on tutaj było... Zmieścić go, kurczę, między. O, powiedzmy, że tutaj jestem w stanie najbliżej. O. I teraz pytanie, czy mogę go włączyć. Włączyłem, uciekam. Bum. Cudo. I jeszcze raz cudo. A ile drewna mam, mogę to zamieniać na deski. Patyczki. Mega. No i to mi się podoba. Teraz można wokół Thumpera w ogóle wszystko tworzyć, budować. I mega.
I tu jeszcze mamy do pozbierania. Szyszki są. I rozumiem, że przez to nie wkurzam panów Trigardów i innych takich Stefanów, nie? Oni nie są za bardzo powkurzani, czy są powkurzani, jak ja robię coś takiego? No to jest dobre pytanie, jak to działa w sumie. Ale zobaczcie, jedno pieprznięcie i wszystko wokół. Szlak trafił. Mam łopatę? Robin, ty masz nową łopatę, masz na pewno, masz. Dam ci na razie kilofu. No ja się tu trochę pobawię w wykopywanie tego, póki jeszcze nie przyszła noc. Dobra, noc się zaczyna, już stąd wracam sobie przy okazji jeszcze. O, okej. Muszę zaraz zrobić po prostu moje okularki. A, teraz mogę zrobić lepsze okularki w końcu. Te, które nie będą się niszczyć. Tak, przecież mogę je zrobić, bo mam odpowiednią część. Rotten egg kolejny, bardzo dobrze. To tych jajek teraz zepsutych mam 6 i chyba na razie starczy. To na razie będę trzymał tutaj, bo wiadomo, że teraz jest czas, kiedy mogą mi się przydać. To jest dobre na... No tak. Tylko problem jest taki... A, i tu też mam... Problem jest taki, że nie mam tego cholernego mięsa. Trochę tutaj... Ale trzeba zacząć nauczyć też się jeść inne rzeczy niż tylko to mięso. Moi drodzy, czy mogę zrobić sobie te lepsze binokle? Tak. Muszę je po prostu zdjąć. I moi drodzy, powstają po raz pierwszy Fry Focals. Haha! Ło kurcze, i wszystko teraz widzę na czerwono. To trochę psuje mi wygląd, znaczy wgląd w to, co się dzieje. Mam też małe mięso, to chociaż tyle. Dobra, moi drodzy, czy to oznacza, że teraz będę widział na wszystko na czerwono? Fry Focals, ale też mogę ponoć ciskać ogniem w przeciwników. Tak to ponoć działa. Tak mi się wydaje, że tak to działało. Mam też mnóstwo drewna, mogę to pozamieniać też na dyski albo po prostu tutaj magazynować. To powinienem też posadzić, ale na razie będę zbierał. No, no widzicie, no drewna to... Drewna nie mam, nie mam problemu z drewnem na pewno. Mam też... Dobra, drugie, niech będzie, niech one sobie tutaj leżą na razie. Okej, okay, no i jeszcze na koniec, moi drodzy. O Jezu, ale to naprawdę będę widział na czerwono wszystko? Jeżu! I weź tu teraz poznaj, no piękna odmiana, jedna barwa tylko. Zobaczcie, on z tyłu ma jakieś bateryjki. Z tyłu ma jakieś fajne baterie. Okej, okay, dobra, myślę, że też powinienem zrobić jedną zmianę, mianowicie zamienić Locksuit. O, 24%? Po co ja trzymam takie dziadostwo tu? Robin, ty nie masz mojego? Tu masz mój, no właśnie. Więc już mi nie jest to potrzebne, też mogę to zacząć magazynować. No tak w ogóle bałagan jest w tych dwóch skrzyniach, no ale cóż zrobić. I na koniec, moi drodzy, chciałbym zrobić smelter. I na tym zakończę ten materiał, który już nagrywam godzinę, więc smelter. Smelter, 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 smelter. Na pewno to jest struktura, prawda? Smart coffee, smart furnace, dense turf, cultivated turf, land turf, bird, hair, rug? Po co mi dywan? Co robi dywan? Można go sobie zrobić, jedna broda tylko. Carpeted flooring, checked flooring, wooden frame. To naprawdę nie jest tutaj? To musi być co, science? Ja nigdy nie jestem w stanie zrozumieć, jak oni to... Smelter, jest. 6 kamienia i 4 deski, ale mamy tego wszystkiego tak dużo. Spokojnie sobie poradzimy. 6 kamienia. No to kamienia muszę zacząć zbierać znowu. I deski. Tak, no zdecydowanie muszę zacząć zbierać kamień. Także myślę, że znowu zacznę go nosić ze sobą, żeby go po prostu pozbierać więcej. Tak jest. I teraz, moi drodzy. Fajny dźwięk. To był Science Smelter. Widzę co, na razie może zdejmę te okulary, bo szczerze mówiąc nic nie widzę. Nie widzę, gdzie mogę to położyć, przez to, że mam jedną barwę. Zmieszczę tu, o jak miło, że tu zmieszczę smelter. Także mógł do niego dojść, raczej nie będę chciał więcej chyba tu nic już umieszczać. Dobra, nie będę się przejmował tym za bardzo, mogę jeszcze się rozbudować jeszcze domek przecież, pamiętajcie, za 50. I jest smelter! I w końcu przyszedł ten moment, dobra. Przyszedł ten moment, kiedy będę mógł w końcu zacząć tworzyć też... O właśnie. Pyk, 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 pyk. Smelt. Proszę bardzo. I będziemy mogli zrobić sobie iron ingot. A do tego już tylko mały krok. Żeby zrobić sprinkler. I go użyć, bo akurat przyszedł już czas. Już jest lush season. Muszę zrobić też maskę przeciwgazową oczywiście jak najbardziej. Skalerze, którą muszę zrobić jak najszybciej. Tylko teraz jeszcze tak, sprinkler to był przy... Food chyba, sprinkler. Tak, potrzebuję. O, idealnie, 6 lodu i niebieski klejnot. Tu mam klejnoty. Gdzieś, pamiętam, miałem jakiś zestaw klejnotów. Jest, potrzebuję niebieskiego. Tu też myślę, że schowam
Czerwony, niech jeden będzie, bo nie wiadomo, czy się nie przyda kiedyś. To się schowa gdzie indziej. Na przykład tu, na razie. Okej, i... Co tam jeszcze było potrzebne, żeby zrobić? To było food. Sprinkle, 6 lodu. Mam 6 lodu, czy tam będę musiał kupować? 4 lodu mam. Dobra. Czyli idę kupić jeszcze 2 sztuki lodu w sklepie. Raz lód. To w ogóle mam jakieś rzeczy, mogę berries kupić, od razu sprzedać. 2 lód. To mi się akurat pewnie zwróci. Teoretycznie wiecie co, ja lubię mieć zapas lodu. Wiadomo, że zapas lodu się przyda na jakieś tam inne pierdoły, to sobie kupię trochę go. Dobra, idziemy sobie. Tu w ogóle też było mięso. Też mogę jakoś zrobić coś z tego mięsa. A pan na pewno będę chciał od razu na mój super handel pójść, prawda? Dziękuję bardzo. No, jeszcze jeden. O, nie mam. Dobra. Jest gołąb. Ale z gołębi na razie żadnego z gołębia nie wypadł Azure Feather. To jest trochę problem. Dobrze. Kurczę, muszę kończyć ten epizod. Więc, skoro już mam wszystko... Aha! To teraz... sprinkler ja chcę przygotować, żeby móc go potem użyć. Sprinkler! Jest! Jest też jego zasięg. Jest gotowy, będzie czekał. Więc jak wam się podobało, moi drodzy, zostawcie lalka. Lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Dziękuję wam serdecznie za kolejny odcinek z Don't Starve Hamlet. A ja tutaj będę starał się teraz jeszcze zrobić oczywiście sobie maskę przeciwgazową, bo ta... muszę robić maskę, czy mogę wykorzystać starą maskę? Jak ona tam żyje? 24%, prawdopodobnie będę musiał zrobić kolejną, więc na pewno nie jest mi potrzebny ten dziad. Także już, żeby nie przedłużać, żeby też czas nie leciał, będziemy bawić się dalej. Być może teraz rzeczywiście będziemy mogli użyć telipada. Połazić sobie w tym sezonie trochę tutaj po tym miejscu, to będą bramble, ale bramble nas mało bolą. Moglibyśmy też pozbierać jakieś nagrody, rzeczy, skarby. Trzymajcie się, wielka piona i do zobaczyska w kolejnym odcinku już niebawem. Cześć!